Przystanek Historia. Witam panią Marzenę Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945. To program, o którym będziemy rozmawiać. Z inicjatywą tworzenia tego programu IPN wraz z Ministerstwem Kultury i Ośrodkiem Karta wystąpił już w 2006 roku. Co udało się zrobić przez 18 lat? Udało się zrobić wiele, ponieważ dzięki temu, że instytucje zajmujące się pamięcią o ofiarach II wojny światowej w Polsce połączyły swoje siły i podzieliły się wynikami badań, które przecież przez wiele lat w tych instytucjach były realizowane, możliwe było uruchomienie bazy danych, która dostępna jest online i każdy może wejść na stronę www.straty.pl i sprawdzić, jakie dane do tej pory udało nam się zgromadzić. Ale wiele jeszcze pracy do wykonania. To nie jest łatwa praca, ponieważ źródła są ogromnie rozproszone. Od wielu lat, zarówno w Instytucie Pamięci Narodowej, jak i współpracując z innymi podmiotami, pracujemy, aby tę bazę uzupełniać i aby wprowadzać do niej nowe dane. Rozproszone źródła, ale też wiele dokumentów tworzonych już po II wojnie światowej. Jakie to dodatkowe utrudnienia stwarza? Jeśli chodzi o bazę źródłową, to po pierwsze jest ona bardzo szczupła, bo nie zachowało się wiele dokumentów, które dokumentują zbrodnie niemieckie z okresu okupacji lat 1939-1945. Wiele z tych dokumentów w ogóle nie jest w tej chwili przechowywana w Polsce, dlatego też niełatwo nam do nich dotrzeć. Po II wojnie światowej były podejmowane działania w celu udokumentowania strat osobowych oraz rodzajów i represji, którym Polacy, obywatele polscy w okresie tej okupacji byli poddawani przez okupanta. Niestety ani bezpośrednio po wojnie, ani obecnie nie udało się zebrać informacji o wszystkich ofiarach. Dokumenty, które są bardzo pomocne, to przede wszystkim śledztwa, które były realizowane zaraz po wojnie, ale są realizowane do dnia dzisiejszego przez prokuratorów pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej. Przesłuchiwani świadkowie w toku tych śledztw dostarczają wielu ważnych informacji. Bezpośrednio po wojnie na masową skalę rodziny występowały o uznanie za zmarłego osób, które z wojny nie wyszły cało. Te dokumenty niestety nie przetrwały w całości do naszych czasów, dlatego nie możemy sięgnąć po dokumenty z archiwów i dlatego chcemy i musimy prosić Polaków o to, aby dokumentami, które ufamy, że mają u siebie w domu, bo takie postanowienia o uznaniu osoby za zmarłą, sądzimy, że są przechowywane w domach. Wiele było też projektów naukowych, dokumentacyjnych bezpośrednio po wojnie. Mamy wielu pasjonatów historii, regionalistów, którzy mieli szansę w latach 50., 60., ale i późniejszym okresie docierać do osób, do których ani Instytut Pamięci Narodowej, ani żadna instytucja zajmująca się pamięcią o ofiarach II wojny światowej nie będzie w stanie dotrzeć, ponieważ nie mamy ani takich zasobów ludzkich, ani takich możliwości, aby z każdym porozmawiać i do każdej rodziny dotrzeć i zebrać od nich relacje o represjach i o ofiarach, jakie w każdej rodzinie były. Czy współpraca ze stroną niemiecką układa się dobrze? Współpracujemy jako Instytut Pamięci Narodowej od wielu lat z Arolsen Archiv. To jest archiwum, które gromadzi dokumenty, największe archiwum mające dokumenty dotyczące osób wysyłanych na prace przymusowe, osób represjonowanych przez III Rzeszę. I współpraca z tą jednostką od 2009 roku jest naprawdę doskonała. Mamy jako Instytut bezpośredni dostęp do bazy danych, nie tylko tej, która jest dostępna online, ale tej wewnętrznej, dzięki czemu możemy przeprowadzać sprawdzenia
dla Polaków, dzięki czemu możemy uzyskiwać informacje do dokumentów i do informacji, które są przechowywane w Niemczech. To jest największa baza danych o osobach represjonowanych, o osobach wysyłanych na roboty przymusowe do Niemiec. Jeżeli chodzi o archiwa inne niemieckie, no to tutaj w dużej mierze jesteśmy też zdani na swoje własne siły, ponieważ musimy tam prowadzić kwerendy. Nie ma takiej instytucjonalnej współpracy jak z Arolsen Archiv, tylko wysyłamy swoich naukowców, badaczy, którzy przeszukują te archiwa. Nasi prokuratorzy próbują też do tych materiałów docierać. Ale one są dostępne dla prokuratorów? Zasadniczo tak, są dostępne. Jaki udział w tworzeniu bazy i zgromadzenia dodatkowego, dotychczasowego materiału mają po prostu Polacy, którzy przekazywali informacje, przekazywali dokumenty? Do tej pory nie był to duży udział procentowy. Baza zaopatrzona jest w taki formularz, który każdy może na stronie internetowej wypełnić i przesłać do nas. Do tej pory skupialiśmy się na materiałach archiwalnych, na publikacjach naukowych, wspomnieniowych, na tym, co, tak roboczo powiem, mamy w swoich zbiorach i to, na czym pracujemy, czy w Instytucie Pamięci Narodowej, czy w archiwach państwowych, czy w muzeach i placówkach badawczych. I zdaliśmy sobie sprawę, że z uwagi na szczupłość tej bazy źródłowej, nie uzupełnimy tej bazy danych, nie będziemy w stanie w pełni opisać i wpisać do tej bazy osób, jeśli nie poprosimy Polaków o pomoc. Jeśli obywatele polscy nie podzielą się z nami wiedzą swoją rodzinną i nie podzielą się też kopiami dokumentów, bo warto tu powiedzieć, że nie oczekujemy oryginałów, a tylko kopii dokumentów potwierdzających doznane represje. Im więcej czasu upływa, tym trudniej będzie o takie relacje, o takie dokumenty, dlatego też ważne jest, że jeżeli ktoś po prostu posiada taką wiedzę, posiada dokumenty, to warto się zgłosić. Zdecydowanie tak. Im więcej lat mija od wojny, a warto przypomnieć, w przyszłym roku będzie 80. rocznica zakończenia wojny, więc tych bezpośrednich świadków jest coraz mniej. Nie w każdej rodzinie opowiadano o doznanych represjach, ponieważ mamy też takie sygnały. Często my jesteśmy jedynym źródłem informacji dla wnuków czy prawnuków, ponieważ z nimi też współpracujemy. Wiele lat temu uruchomiliśmy dla takich właśnie osób, które nie mają szansy od swoich dziadków czy innych krewnych poznać swojej historii rodzinnej, Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej. I im wysyłamy informacje, te, które sami posiadamy, a jednocześnie od nich dostajemy te informacje, które są w rodzinach. Ten projekt to jest z jednej strony próba policzenia tych ofiar, kolejna próba, bo nie pierwsza przecież, a z drugiej strony taki próba wzniesienia niematerialnego, wirtualnego pomnika pamięci o ofiarach i o osobach represjonowanych w okresie II wojny światowej przez Niemców. Baza znajduje się na stronie straty.pl. Jest i tak już bardzo obszerna i dobrze, że też znajdują tam się możliwości sortowania i wyboru obszaru tematycznego, który nas interesuje. Tak, pracowaliśmy też pod tym względem nad tą bazą przez wiele lat. W tej chwili można wyszukiwać dane nie tylko po nazwisku, ale można też po miejscu represji, można po rodzajach doznanych represji, więc nie jest to tylko źródło wiedzy dla rodzin, które szukają swoich bliskich, ale także ciekawe, ważne, mam nadzieję, narzędzie dla badaczy, dla dziennikarzy, dla osób, które zagadnienia związane z okupacją niemiecką, z represjami, jakich Polacy doznali w okresie II wojny światowej ze strony Niemców, ważne narzędzie badawcze, ważne narzędzie poznawcze. Mamy świadomość tego, że ta baza wymaga jeszcze wiele pracy i uzupełnień,
łączenia rekordów, ponieważ przez wiele lat podstawą było po prostu wprowadzanie nowych danych z różnych źródeł. Zależało nam na tym, żeby jak najwięcej zebrać tych danych. Teraz już wiemy, że trzeba te dane również uporządkować i nad tym od lat pracujemy. I to też jest zagadnienie i to jest też ten obszar, w którym bardzo liczymy na Polaków, na rodziny, że pomogą nam te dane uzupełnić, bo w dokumentach często mamy tylko imię i nazwisko. I wiemy, że na przykład na liście transportowej jest imię, nazwisko i taka osoba trafiła do jakiegoś obozu. I dopiero rodzina może nam powiedzieć, a to jest moja mama, a to jest moja babcia, a to jest mój wujek, a to jest moja ciocia. Czy jest uzupełnić dane. Zaplanowany koniec tych prac? Czy one będą po prostu cały czas trwać? Od początku 2022 roku decyzją prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego, bezpośrednio uzupełnianiem i porządkowaniem tej bazy zajmują się pracownicy Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Bo warto powiedzieć, że pierwszym jakby wykonawcą był ośrodek Karta, potem była przez wiele lat pod nadzorem we współpracy z Instytutem Fundacja Polsko-Niemiecka Pojednanie. Teraz bezpośrednio realizują to pracownicy Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Wyznaczyliśmy sobie maj roku przyszłego jako taką datę zakończenia pewnego etapu pracy. Pracy związanej z bazą źródłową, którą mamy w Instytucie Pamięci Narodowej. Kiedy przystępowaliśmy do tego projektu, wskazaliśmy prawie 500 000 jednostek archiwalnych, które mogą, powinny informacje z tych jednostek znaleźć się w tej bazie danych i w tym obszarze uzupełniamy te dane. Mamy nadzieję, właściwie jesteśmy pewni, że do tego momentu ten etap zakończymy. Teraz prosimy również Polaków o pomoc i wsparcie. Będziemy na bieżąco te dane wprowadzać, ale to nie jest tak, że w maju 2025 roku powiemy koniec, wykonaliśmy zadanie, zostawiamy tę bazę, nic więcej nie robimy. Będziemy ją uzupełniać tak długo, jak długo będzie szansa na pozyskiwanie nowych albo dodatkowych informacji do danych już zebranych. Wiemy, że jest te informacje znajdują się nie tylko w archiwach w Polsce, ale również poza jej granicami. Nasi prokuratorzy ciągle prowadzą śledztwa, ciągle przesłuchują świadków, więc tak długo, jak długo będzie szansa, że dotrzemy chociażby do jednej nowej osoby, tak długo będziemy tę bazę uzupełniać. Niemniej w maju 2025 roku kończymy pewien ważny etap. Straty.pl. Proszę o tej stronie internetowej pamiętać. Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, była w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.